Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrz, a to kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w Diablo 2 Lord of Destruction, druidem na Battle.necie. I miałem wam do powiedzenia sprawdzić to słówko runiczne, które brzmi Icht-el-Edh do broni, do walki wręcz. Ale sprawdziłem i ono jest za słabe, ponieważ tylko 30% zwiększone obrażenia, a jeszcze tej broni nie mamy. Więc nie wiem kiedy byśmy to mieli, to trochę za słabe. Ale neftir to nawet bardzo fajne słówko. Mamy te runki, to byśmy może zrobili. Ile nefów mamy? Nef. Eth. Neftir. Nef. Tir. Tir, 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 tir. Tir mamy. Neflum do zbroi, więc nefa jednego musimy mieć. Czyli musimy wykroić to sobie tym helem, którego jeszcze nie mamy. Hele się zrobiło chyba z tchuli, a nawet jeszcze tchuli nie mamy. Ale z tego co wiem, no po prostu idziemy dalej. Odkrywać terytorium, lodowy trakt i kierujemy się na zamarzniętą tundrę. Wreszcie dobrze powiedziałem. I przejście jest tam daleko. I po prostu ją sobie przejdziemy. Nie wiem, czy w jeden odcinek damy radę. Jeśli jeden, to by 40-50 minut było. Ale jeśli będzie 25 i jeszcze dużo do obadania, no to wtedy sobie przedłużymy ten odcinek na jako jeszcze kolejny. U nich haka co najmniej dwa odcinki, nawet 30-40 minutowe będą, które tu będziemy patrzeć. Ściszyłem trochę dźwięk, bo troszkę za głośny był. Jeśli jeszcze będzie za głośny, troszkę ściszę. Troszkę jeszcze. Ściszę F5. Dobra, fajnie to wygląda, widzicie, taka jama z tego wychodzi. I idziemy sobie. Złotko, tu jakieś takie drzewka bardzo fajne są, impy i właśnie te miażdży bestie ogromne, które już widzieliśmy, które będziemy pokonywać. Teraz 4 dostaliśmy za level, nie zaokrągliło nam fajnie tych punkcików. Wielki młot, bojowy młot to nie. Więc jak coś szarego wypadnie, to zobaczymy, czy nam to potrzebne w ogóle. Posłówka runiczne, które możemy zrobić. Ja patrzyłem z dwóch poziomów trudności runki i z pierwszego poziomu trudności przedmioty. Więc z Hela nie patrzyłem, a w Helu też mogło być nam ciekawe, ale nie będziemy do Hela trzymać, no bez przesady, już coś lepszego nam wypadnie. Nawet nie słówka runiczne, tylko jakieś fajne przedmiotki i sobie to założymy. Z bossów nie mieliśmy szczęścia, że nam coś padło, znaczy Andariel fajne przedmioty dała. Duriel kiepskie, Mephisto kiepskie, Diablo też kiepskie, więc ogólnie nie fajnie. I tak samo idziemy tu wzdłuż pasem. Odkrywamy jak możemy najdokładniej. I wypadałoby tu wbić 33, 4. Z pół levela, o właśnie takie też pójdziemy sobie. Abandony różne. Co najmniej pół levela byśmy musieli na całej lokacji, łącznie z jaskiniami, tutaj zrobić. Rysa zguby, demon spalenie many. O, już poszedł. Co jeszcze tych pokonamy, co tu padło? O, wzmocnienie. Mana jedna. Sobie weźmiemy troszkę many. Troszkę nawet więcej. Tymi przeciwnikami. O, coś poleciało. Pas. Pika dobrej jakości. No, pikę musimy sprawdzić koniecznie. Pika dobrej jakości, ale nie aż taka dobra. Bez przesady mamy wspaniałą pikę, z którą możemy ładne rzeczy robić. 54 zwiększone obrażenia jak na przedmiot, który od kupca dostaliśmy na tym poziomie. To bardzo ładne. Tak samo po cząstce sobie będziemy tu przeglądać. Tu są takie potwory, ale tam właśnie w tych otchłaniach Aheronu, o jakiejś tam nazwie w tym przypadku, innej, no to będą inne potworki niż tu występują na pewno. Nie muszą być wszystkie inne, ale muszą być jakiekolwiek inne. Mogą być też takie na wyższych poziomach trudności, których jeszcze nie było, czy coś, ale słoników nie może być, tych co Ubala są nigdzie, tylko tam Ubala. Okej, więc wchodzimy sobie tutaj. Takie wyjątkowe istoty. Klepiemy, wchodzimy do tego, w tym przypadku piekielna czeluść to się nazywa.
Wchodzimy sobie w to. I obadamy sobie ten teren. Także złota skrzynka. O, ogniste biesy. Kiedy wcześniej nazywali się pogromcy, spotykaliśmy tam ich u... Uszenka oraz spotykaliśmy ich na płaskowyżu Arra czy zlodowaciałej wyżyni. A to jest zamarznięta tundra. I w zamarzniętej tundrze właśnie ta piekielna czeluść występuje. Która uskowana nie jest taka fajna. Przechodzimy. O, HP nie mamy, to musimy koniecznie się wrócić do miasta bez HP nie. Ani róż. Dobra, tak sobie zrobimy. Więcej przegródek na życie, tak na szybko, nie będziemy nawet nic sprawdzać. Bardzo dużo życia i wracamy z powrotem. Idziemy dalej od razu z marszu. Tych nie lubię, co tak wybuchają. Buława, czy nam potrzebna jest buława? Mamy już tą gwiazdę, jakby nam trzeba. Ale ona jest z normalną szybkością ataku. Może buława by była lepsza? Dwa sloty z dużą szybkością ataku. Wolę wykierę. Nie wiem, dlaczego tak mi się dziwnie podświetla na kolor czerwony. Może tak powinno być. Ale dobra, nieważne. Ich atakujemy nadal. Najemnik ma właśnie lepszy hełm teraz. Korona z obroną 60 i nową przy ataku z szansą. Więc wróciliśmy jednak do obrony, bo jak ten obronę miał mniejszą, to trochę padał ten najemnik. Więc teraz go trochę używotniliśmy, nie dając mu życia. O, dużo tu tego, ale nie są sługami, więc będzie tu co innego. Najemnik ma tam życie 604, my prawie 1000. On ma od nas więcej obrony, a my od niego życia. HP już kliknęliśmy, będzie regeneracja. I jeszcze jedno HP. Tam tylko mana nam już niepotrzebna, mamy dużo tej many. Przejdziemy sobie teraz z tej strony. Atakując przeciwników. No. Niech pada, padł, ok. Jeszcze z drugiej sobie zejdziemy, co tam ciekawego też. Bo może być coś bardzo fajnego. Demoniczny chochlik. Dostał demoniczny chochlik, tutaj kolejny demoniczny chochlik. Dobra, przeteleportował się. A więc ciągniemy do przodu. O, brylancik, kamienie zbieramy. Ogólnie od każdej klasy, tylko czasami się przeskacze. Ogólnie każdej klasy, wliczając sobie brylanty. O, te są, tu będzie zabawa. Nie ma bossa, więc ogólnie są słabsi. Sługa, o, patrzcie, jednak sługa. Okej, nie możemy się stąd wydostać, dobra. To jednak jest się czego obawiać. Raz, dwa, cztery, trzy. Zmieniamy swoją postać w 5. No, trochę nam tego opadało HP. Mamy więcej i idziemy się z nimi zmierzyć. Spróbujemy się z nimi zmierzyć, bo oni są silni. Sługa troszkę tam expa będzie, bosik też. Mikstury wzmocnienia możemy sobie używać zdecydowanie. Nam życie spadnie poniżej 400. Ale nie spadło. Teraz możemy sobie użyć. Wszyscy go klepią. Jeszcze tu doszedł nam z tyłu walący nas przeciwnik. O, najemnik bierze bossa i nic modemuje. Zaklęte zimno, no. Może być niebezpiecznie. 0 HP z życiem. Znaczy 0 HP ogólnie. Jak HP to wiadomo, że życie hit points, tylko w tym przykładzie mikstury. Okej, okay. Mamy już miksturki, atakujemy. Teraz wszyscy go atakują, padł. O, mędrzec, ale mędrzec tam mało HP, ma z 50. Nie dziwmy się, że on pada. Można zwiększyć jego HP tam do 300. Może nawet 400. Wtedy by nie padał. To zrobimy, żeby mieć więcej życia ogólnie. Kolczasta tarcza już nas to nie interesuje, bo już mamy swoją tarczę, które nie zmienimy.
Tylko będziemy robić, bo odporność nam spadną na następnym poziomie trudności, tylko będziemy robić jeszcze raz słówko runiczne na którymś z tych poziomów, w którym wypadnie nam jedna z lepszych tarcz na tym danym poziomie. I wtedy zrobimy drugie Ralord Tal, ale zawsze go będziemy mieć, ponieważ odporności są bardzo ważne, a tu dużo dodaje tych odporności. Okej. Klepiemy. To się nazywa krwawy wódz. Padł. I kolejnych klepiemy. 40% levela. Bardzo dobrze. Trzeba nam jeszcze więcej expa. Na przykład jakby nam bossa jakiś impuł wylosowało, to by zbytnio expa nie było. Ale jak takich trudnych z toporami, no to bardzo dużo expa się wtedy zdobywa. Im więcej... Nie im więcej obrażeń, tylko im więcej HP ma boss i ogólnie, znaczy potwór, tym więcej dostajemy przez to expa. Plus właśnie jeszcze mnoży się przez obstawę i jeszcze samego bossa, więc to duża różnica jest w porównaniu z potworami, które mamy na 2 uderzenia, a w porównaniu z takimi, które mamy na 40. Naprawdę różnica jest ogromna. Jeszcze skrzyneczki nie było, tam jeszcze nam coś od noga została. Też zajdziemy. Jak tu obadamy, to tu może być. Tu może być też skrzynka równie dobrze. O, jest skrzyneczka. Jakaś tam jeszcze obstawa lekka. Która zbytnio nam nic nie zrobi. Ale my jej za to zrobimy. Zamknięty hełm jest nieważny. Mi skrzyneczka. Garnczkowy hełm, kasa, to się równa. Bojowa strzałka, też może być dużo kasy. Też sobie weźmiemy bojową. A to krótka włócznia, źle przeczytałem. A bojowa włócznia, no to już drugopoziomowa, więc musimy sobie koniecznie wziąć. Nie zmieści, taki myk zrobimy. Pyk, się zmieści bojowa włócznia na drugim poziomie. Jakie jeszcze zwiększone obrażenia by miała, to by była super jeszcze, jakby była. Z miejscami na klejnot. Ale dobra, idziemy tam, gdzie nie obadaliśmy i wracamy. Jeszcze powinna jedna być taka lokacja o jakiejś tam nazwie zamarzniętej tundrze. Tak, dobrze powiedziałem, język mi się zaplątał. I znowu. Ale w końcu dobrze powiedziałem. Piekielna czeluść, lawa, impy. Pokonany tu już pewnie nic nie będzie. Tak, nic nie ma. Punkt nawigacyjny też będzie na tej zamarzniętej tundrze. Sobie go badamy. Na razie mamy miejsce, więc idziemy dalej. Jak nam się mikstury skończy albo miejsce w plecaku, to dopiero wtedy będziemy się martwić i prawdopodobnie wracać do miasta. Czarny wilk jeszcze jeden, nie daje w niego levela. A jakie są do niego synergie, czyli premie do umiejętności? Najlepsze są synergie wzajemne. Gdzie są te wilki? Tu są. Jest ogólnie przeżywanie grizzly, upiornego wilka. Synergia wzajemna, mówiłem już. A synergia wzajemna jest wtedy, gdy jakaś umiejętność, pewna umiejętność daje premię do drugiej, a ta druga daje premię do tej pierwszej. To wtedy jest synergia wzajemna. W tym przypadku przywołanie ducha wilka daje premię przywołanie upiornego wilka, a przywołanie upiornego wilka daje premię przywołania ducha wilka. I to taka wzajemna synergia jest. A tam do grizzly jest, więc też by ta, ale już na drugim poziomie nie będziemy korzystać z tych rzeczy, tylko do mędrca i jakichś tam jeszcze niektórych rzeczy. Tu sobie przejdziemy. Akurat tu nie. Katapulta. I pyk, zabarykadowana wieża. O, ładnie tu ktoś się wbił, nam rozwalił tego. Tą bestię. Czy tam do drugiej strony się przejdziemy. No, rozwalamy to. Dobra, przejdziemy sobie tędy, nieważne. Jeszcze tą wieżyczkę sobie rozwalimy. O, pięknie.
Przejdziemy sobie tędy, przez tą barykadę. O, przez wieżyczkę nie można jednak przejść, niby że jest rozwalona, ale się nie da. Mana się skończyła, więc żeby działała furia, musimy manę uzupełnić. Więc pikamy miksturkę i uzupełniamy. Mierzy bestia pada. No co się stało? A, dobra, widzę. Bo nam się zmieniła postać z wilkołaka na druida zwykłego. Bez żadnego HP. O! Boss. Boss wymiotów, to często się zdarza. Paszcza wymiotów, to się często zdarza, taka nazwa. Demon widmowe uderzenie. Gonimy go. Trudno go dogonić, oni tak lecą we wszystkie strony, że to prawie niemożliwe jest. Ale, o, okej, okay, udało się. Życie, życie, życie. Jakbyśmy to pomieścili? Jest sposób. Taki piękny sposób. Teraz sobie możemy wziąć, do kolejnej barykady dojdziemy i zawracamy tak samo. Okej, okay, tu już jest barykada, więc zawracamy dalej. Patrzymy, co tu może wylecieć. Okej. Okay. Bestia pokonana. Wieża też będzie. Zabarykadowana wieża. A, dwójmiejskiego portalu, ale nam jest niepotrzebny, mamy ich dużo. Mędrzec się oddalił, już mi momentalnie HP spadło tam. 120. Nie, 110. 109, coś takiego. Mędrzec. Skąd ja wiedziałem, że mędrzec padnie, już mamy tutaj go przygotowanego. Te wieże tłuczemy. Mana się kończy, więc już uzupełniamy manę. Troszkę ona idzie, ale tak nie bez przesady. Koszt się z poziomu na poziom nie zwiększa, tylko właśnie użycia tej umiejętności koszt jest stały. Gdzie to jest? 2, 3. I my też się zmieniamy, dobra. Ostro tu się zaczęło robić. Nam naszych pomagierów zdjęli. 52-3% levela może nawet. Oj, kolejny raz mędrzec padł. Mana się tym razem skończyła. Bo musieliśmy ich przyzwać. Teraz dalej tak samo idziemy. Jak najwięcej wrogów, żeby pokonać, ale te impy są wkurzające. Jeśli nie mamy dobrego i szeroko działającego zaklęcia obszarowego, to trzeba tak za nimi latać i latać. W końcu uciekną. I tak co raz. No tak, to weźmiemy, atakujemy i koniec. Okej, okay. Impy padają, te bestie też. Kolejne bestie, 60% levela. Cieszę się bardzo dobrze, no prawie tam 60, 58, 59. Dokładnie nie wiem. I kolejna bestia. Mędrzec. Pika dziewicza, ale to tylko dla Amazonki. Musimy się z tą bestią zobaczyć. Miażdży bestią. Która nas miażdży. Środek też możemy, katapultę zniszczyć, znaczy tam jest wieża. Które będą nam działać infernem, te impy. Pokonana wieża. Czasta tarcza dobrej jakości teraz już nam niepotrzebna jest. F5. I F3 i manę musimy zażyć, bo właśnie mana się skończyła, wracamy do miasta. Tym razem mana się skończyła. Ku zdziwieniu mojemu i waszemu. Skończyła się chyba pierwszy raz. Jason Kane. Och, tutaj nie zauważyłem go. Patrzyłem na ten napis i go nie zauważyłem, ale już jest. Karnczkowy hełm kassa. Troszkę jest. Co tu? Bojowa włócznia drugopoziomowa. Ile to jest? Zaraz zobaczymy, bo coś dziwnie mało by było. To niemożliwe, że tylko tyle. Okej. Okay. To możemy wsadzić tutaj. To możemy wsadzić tutaj, to tutaj. Do ilu to jest? Do ilu? O, B. Możliwe to? Do 144.
Znaczy do 44 beznadzieja. Beznadziejne bardzo. A to sobie z powrotem ustawiamy. Zdziwiłem się, że takie beznadziejne mogą być. Okej, najpierw, żeby mieć miejsce, to sobie te miksturki sprawdzimy, wiecie. Znaczy. Ach. O to sobie tak ustawimy. Dobra. I z powrotem zbieramy. 15 tego. Tej życie, mikstury być. Znaczy. Mikstury wzmocnienia muszą być w ekwipunku. No nie muszą, ale lepiej, żeby były. Biorąc pod uwagę, że mniej mamy many. Manę sobie bierzemy i jeszcze manę. I ruszamy. Podróż. Dalszą. Widzicie, dopiero tam z połowy mapy przeszliśmy. Sprawdzę tylko, czy nie ma tu jeszcze tego, ale to tam dalej właśnie powinno być. Ile tu impów normalnie. Ogrom tych impów. Tutaj jest. To ta zamarznięta kula czarodziejki tu by zrobiła porządek. W Diablo 1 też na modach była ta zamarznięta kula. To dopiero umiejętność super. Upiorna maska, to już drugopoziomowa. No może by była fajna sobie. Weźmiemy zębaty hełm dla barbarzyńcy. Nie interesuje nas to. Przejdziemy wzdłuż sobie. Tędy nawet. Pokonując tą bestię. Miażdży bestię, no trochę nam to idzie. Ale w końcu będzie pokonana już. Czasami to szybko idzie, jak wszyscy atakują, czasami wolno, gdy atakuje mała liczba naszych kompanów. O, toporek już drugopoziomowy. Żółty przedmiot może być naprawdę super. I jeszcze jakieś miejsce na klejnot, to było w ogóle rzeźnia. O, już pokonany został. Znowu nasz chyba najemnik użył nagrennicy dobrej jakości. Nie mamy super nagrennicy Vidali. Mamy zestaw Vidali razem z butami. Premia wszystkie odporności 8,75 do skuteczności ataku. A w amulecie 50% czasu do zdobycia magicznych przedmiotów. Na normalu super. Duża premia i też samo 75 do skuteczności ataku, czyli w sumie 150. I na kolejną część przechodzimy sobie. O, pochodnia się pali, coś tu musi być fajnego. Na razie dookoła. Razem z bestią. I tu powinna właśnie być ten kolejny. Kolejny taki, jak to się nazywa. Kolejny. Kolejna otchłań Acheronu. Więc trochę dłużej to zajmie, ale tak też mamy bardzo dobry czas. Kolejna ta. I powinna być jeszcze tam jedna barykada i tyle. To też zniszczymy te wieże. Nas będą denerwować na dwie seryjki. Okej. Tu wzdłuż przejdziemy. Wilczek nam padł. Trzeba go przywołać jak najszybciej. A, tu jest do tego należy, czyli jedziemy tędy. Tu w rąb taki się stał życie. Portal możemy wziąć. Zwój miejskiego portalu. Bardzo pożądane w akcie pierwszym, szczególnie na początku, gdy nie mamy na nic kasy. A, później to już można to kupić, więc bez problemu. F5 na wszelki wypadek, to pokonaliśmy, to też. Teraz jeszcze po środku. Okej, środek też, czyli tu powinna być ta otchłań Acheronu jeszcze. Gdzieś, jeszcze gdzieś. Tu się przebijemy do nich, bo tu dużo przeciwników, może być ciekawie. Tu też jest przeciwników trochę, do tych też pokonamy. Mędrzec. Padł nam. Już trzeba tą wieżę pokonać, bo ona nas trochę peszy. Okej, padł mędrzec. Wilczek jeszcze. I nie mamy many, już teraz mamy. Uzupełniamy sobie jednym kliknięciem z shiftem. Kliknięciem przycisku lewego.
Okej, okay, shift plus numerek to dajemy miksturkę najemnikowi. I co? I tonące pazury, nie? Franciska to już też drugopoziomowe nadręczne topory bodajże. Okej, okay, zwłoki, coś tu jednak było. Wój miejskiego portalu. I jeszcze jedne takie właśnie balustrady powinny być, ale coś tego nie ma. A, czyli tu już koniec. I tu właśnie powinny być te odchłania Heronu jeszcze jedne. Już bodajże ostatnie w piątym akcie było ich tam raz, dwa, trzy, cztery, cztery czy pięć, już nie pamiętam. Podzielnie walimy te bestie. Te pokonane pierścionek, pięknie. HP, HP. Niskiej jakości na pierśnik to już w ogóle nie patrzymy. Drewniana skrzynia, coś w niej było. Mędrzec, mędrzec. HP nam spadło przez to. Mana, życie. Życie, życie. Jedno tam, nieważne. To długi łuk bojowy, to nie też. Przecież przejście tacy tu będą czempioni. Zawsze tu są impów czempioni. Którzy tu pilnują tej części wejścia do drogi, na drogę starożytnych. Ale tu bez problemu, w tą samą stronę się idzie, zawsze się dojdzie do tej drogi starożytnych. Bo trzeba najlepiej to punkt na tej zamarzniętej tundrze zaznaczyć, bo wtedy o wiele ze wszystkim łatwiej. Mędrcem go pokonaliśmy, mana, mana, życie. Życie, mana, dobra, nie trzeba nam już więcej many. Teraz też tych odchłani Acheronu musimy drugich poszukać, bo to nas priorytet, żeby zdobyć ten level. Muszą tu być, jak nie będzie, to ja nie wiem, ale muszą tu być. Jeszcze jedne, na początku gdzieś i na końcu, to właśnie tutaj będzie wypadało. Ale ile impów. Wszystkich trzeba bić, żeby później nie przeszkadzali. Rozwój miejskiego portalu, leczenie. Miksturka. Czegoś, o, punkt nawigacyjny też tu jest, dobrze. Zaznaczymy go tylko, przejdziemy tędy. I będziemy wtedy bardzo ładnie. Tu jeszcze sobie. Z tej strony. Oni padną, padli. I te otchłanie właśnie musimy wyszukać szybko, szybko. Coś ich nie widzę. Czyżby nie było? Nie, no muszą być. Jeśli nie będzie, to nie wiem. To jakiś wyjątek znajdziemy, który rzadko występuje. Ale powinny być. Szukamy, szukamy. No, chyba nie będzie jednak, ale jeszcze nie wiadomo. Gdzie one są? Gdzie one są? Czyżbyśmy ominęli? Raczej nie, raczej tam wszystko obadaliśmy. To dziwne, to dziwne. Bo one zawsze są. Tam odzyskiwanie many możemy sobie pyknąć. Tutaj nie ma. Może się wrócimy na wszelki wypadek, jakbyśmy nie obadali, bo muszą być. Na zamarzniętej, na zlodowaciałej wyżynie były, to tu też muszą być. Punkcik zaznaczony. Musimy jeszcze to znaleźć. No tutaj raczej byśmy tego nie przegapili, no ale żeby nie było. Wyjątek byśmy jakiś musieli trafić. Przechodzimy. Nie, tu raczej wszystko jest obadane. Tu wszystko, no to gdzie to jest? Jednak jakiś wyjątek i nie ma tego. No nie, no nie. Jeszcze tutaj musimy to zobaczyć. Ale to już wszystko obadaliśmy. Nie mogłoby nie być. Wszystko tu już obadane. Każde drzewko na mapie podkreślone tam by nie mogło być. Tu jedynie, no ale tu też raczej nie ma, bo patrzyliśmy.
Nie ma, dziwne to jest trochę. Mamy z czym wracać do miasta, mamy. To zidentyfikujemy i zakończymy odcinek. A, identyfikacja więcej niż 3 przedmiotów równa się identyfikacji od u Deckarda Cain'a. Tak. Więc zidentyfikowaliśmy. Tu jest odporność na błyskawice 23, to sobie zostawimy. Przestawił się jeszcze odporności, to nam bardzo się przyda. O, zgubiłem myszkę, dobra jest. Teraz tak, tutaj 3 do wir. 2 chyba. O ile to w końcu jest, w tym kontraście nic nie widać. 2 do wir, klejnot 1, 3 do życia. Może by było fajne, to może sobie zostawimy. Jeszcze pomyślę, co z tym można. Toporek 35, zwiększone wrażenia o ileś tam procent życia. A nam się to nie przyda, mamy swój lepszy toporek. Od pierwszego aktu, który wyleciał złotej arachy, przeładowany runami. No zobaczymy w hełmach, co my możemy do takiego hełmu wrzucić, bo niby 2 do wirma. To nam się ogólnie by przydało, jeśli byśmy nowego hełmu jakiegoś nie znaleźli. No to wrzucamy, patrzymy, no co tu może być? 3 do życia i jeszcze coś. W hełmach na przykład tu jest 24 do życia, to nawet fajnie, nie? No. 31 w hełmach dodaje do życia, ale nam to jest potrzebne, musimy to mieć. 15 obrona. To nie, odporności różne, 2 do manny, coś tam, nie ma nic właśnie takiego fajnego, klejnot by musiał jakiś być, to może byśmy to zostawili na jakiś klejnot, który tu by zrewolucjonizował to i owo. Zrobilibyśmy tak, trzymalibyśmy tu. To jest fantastyczne, nie ma żadnego słówka runicznego dwuslotowego, zaczyna się... Znaczy jednoslotowego zaczyna się od 2 slotów jedynie. Przejdziemy sobie po kupcach. Może jednak coś lepszego byśmy wyhaczyli. Głównie chodzi mi o zbroi i pancerze, ale tu nie ma żadnych takich. Ile? 125 plus życie. Nie. 24. Do życia tu nic nie mamy. Do Ani pójdziemy i tyle, niech już więcej tu nie handluje, niech Lathak już się... Czy mogę ci pomóc? Przeniósł wszystkie odporności 15, no to jak na taką tarczę w sklepie to jest nie niesamowite i bardzo dobre. No zimno 24 to nawet fajne, ale mamy wszystkie odporności 8. Kiedyś zdejmiemy ten amulet i będziemy musieli z odporności, wszystkich odporności tam 20, czy ile nam wylosuje korzystać, więc może byśmy takie budki sobie zakupili. Zimno 24, a, ale to jeszcze za dużo miejsca będziemy musieli przekładać, tyle razy to nie ma co. Może hazard jeszcze zobaczymy. A zbroje jakieś takie lipne, widzicie jakie lipne itemy, w porównaniu do tych jakie to mogą wypaść. Teraz tak, co my tu możemy? No nic nie możemy dobrego tu znaleźć. Ponieważ nas interesuje tylko i wyłącznie zbroja starożytna. A przedmiotów z drugiego poziomu na pewno nie będzie tutaj. Obręcze są drogie, więc co my tu mamy szukać? A tu starożytne manna mogą całą kasę pochłonąć. Ale pojawiają się niestety dopiero od levelu 40, ale dziwne, bo ja je miałem w 5 akcie i korzystałem z nich. Wypadły mi w terenie. Z levelem wcześniejszym, gdzieś 33, 34. Więc już za niedługo by powinny być. Chociaż napisane na stronie, że od 40. Stronę macie prawdopodobnie podane w pierwszym odcinku, więc... Możecie sobie tam przepatrzeć to i owo pika. Dobra, nieważne, nic tu już nie fajnego nie wyhandlujemy. Więc... Zakończymy tu sobie ten odcinek, w następnym odcinku przejdziemy sobie, może byśmy przeszli sobie właśnie drogę starożytnych, całą drogę starożytnych, a następnie dopiero u nich Lathaka i dopiero później dalej, aż przejdziemy
różne rzeczy. A może od razu niech haka, ponieważ drogę starożytnych i starożytnych by można od razu załatwić. Chociaż nie, bo ze starożytnymi musimy koniecznie na drugim poziomie zaznaczyć punkt. Także sobie to tak to podzielimy. Odcinków będzie jeszcze na pewno jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, gdzieś z pięć przeliczam. Może by stać się, że cztery będą. Level 33 teraz wbijamy. 34 powinniśmy wbić u nich lat haka. A teraz powinniśmy jeszcze połowę levela w sumie w tej drodze starożytnych wbić sobie. W sobie wbić tak tego levela. Byśmy wtedy mieli tam 33,5. U nich lat kaka byśmy wbili na pewno kolejną połowę, czyli 34 poziom byśmy wbili. 34 tak, w zależności ile od drogi starożytnej, ale 34. Od starożytnej dostaniemy 1,5 levela, 30, czyli 35,5. I jeszcze powinniśmy połowę nabić tam. To raczej damy ten 35 nabić 36. Może się jednak uda, ale będzie bardzo ciężko. Stawiałbym bardziej na 35,5. Ale właśnie kończymy już ten odcinek. W następnym odcinku, tak jak mówiłem, drogę starożytnych. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!